Marta Szymik, witajcie w kolejnym wydaniu wideo zapowiedzi. Oto skrót najważniejszych wydarzeń kulturalnych i sportowych, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. A znajdujemy się w Brennej, bo właśnie tutaj w Brennej już w najbliższą sobotę odbędzie się bieg przeszkodowy Barbarian Challenge. Będzie się działo. Zapraszamy wszystkich. Szczegóły na stronie internetowej brenna.org.pl. Barbarian już w sobotę, ale na chwilę wróćmy jeszcze do piątku. Popis 2020 w Goleszowie właśnie dziś, a popisywać się będą przed rodzicami, dziadkami i znajomymi dzieci, które uczęszczały na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie. To wydarzenie odbędzie się właśnie tam w sali widowiskowej o godzinie 17. Zmieniamy klimat i przenosimy się do Dębowca. W tamtejszym Gminnym Ośrodku Kultury w Łączce odbędzie się w piątek o godzinie 17 wernisaż Moniki Moll i jej portret. Nie zabraknie makijażowo stylizacyjnych wizji kobiecości dopełnionych nutą poezji Patrycji Łyżbickiej. Początek spotkania godzina 17. Muzycznie będzie w piątkowy wieczór w Browarze w Cieszynie. O 20.00 otwarty klub Browaru Zamkowego Cieszyn zaprasza na koncert Grzegorza Buchty, który wykona piosenki Niemena. Nie zabraknie takich utworów jak Dziwny jest ten świat, Sen o Warszawie czy Jednego serca. Wstęp wolny. W sobotę, 1 lutego, Teatr Elektryczny w Skoczowie zaprasza na koncert karnawałowy Klasyka Piosenki. Wystąpią Oliwia Okrzulik oraz Paulina Stateczna. Początek spotkania, godzina 17, impreza jest biletowana. W sobotę w Cieszyńskim Teatrze spektakl Dobry Wieczór Kawalerski, czyli Na drugą nóżkę. Wydarzenie to jest biletowane, a odbędzie się o 16 i 19. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Oczywiście zachęcam Was do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.